Kochani w Chrystusie, siostry i bracia, na początku tej dzisiejszej Eucharystii wspomniałem o tym, że głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu jest naszym obowiązkiem. Kiedy Pan Jezus odchodził z tego świata, wracał do Ojca już po swoim zmartwychwstaniu, w dzień wniebowstąpienia, to właśnie te słowa powiedział: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdy, kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I te słowa zostały nam dane jako nasz nakaz. I dlatego każdy z nas ma tą misję wypełniać. Czasami nam się może tak wydawać, że misje, no to jest kwestia misjonarzy, którzy gdzieś tam jadą, do Afryki, jadą do Ameryki Południowej, do Azji i tam głoszą Ewangelię Jezusa tym, którzy jeszcze jej nie znają. No właśnie. Problem w tym, że z Ameryki Południowej to mamy już nawet papieża. Problem w tym, że jeśli chodzi o nawrócenia i nowe powołania, to najwięcej ich jest nie w Europie, ale w południowo-wschodniej Azji. Że jeszcze trochę, to i z Afryki będą przyjeżdżać do nas misjonarze, bo tutaj może zabraknąć kapłanów, którzy będą sprawować Eucharystię i udzielać sakramentów. I tak się może okazać. Bo nasze patrzenie to jest gdzieś jeszcze zakorzenione gdzieś tam jeść lat wstecz. Pamiętam, 3 tygodnie temu byłem na rekolekcjach kapłańskich, tak co roku mamy jako księża też obowiązek uczestniczenia w takich właśnie rekolekcjach. I tam rekolekcje zostały zaczęte od stwierdzenia i przypomnienia nam wszystkim, że my już nie żyjemy w kraju katolickim. My nie żyjemy w kraju chrześcijańskim. I ważne, żebyśmy sobie to uświadomili. To już nie jest tak, że wszyscy tak myślą. To już nie jest tak, że wszyscy, dla wszystkich to jest, pewne rzeczy są oczywiste. Nie, nie są. Ludzkie myślenie się zmienia. I można by było to nawiązać do dzisiejszego pierwszego czytania, gdzie mamy właśnie proroka Ezechiela, który też tak mówi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną? Są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. I to, kochani, z tego tekstu można sobie bardzo wiele wyciągnąć wniosków. Naród wybrany, Izrael, czy był taki wierny? No nie był. Właśnie dlatego, ale Pan Bóg go nie skreśla. Tak samo nie skreśla tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś się może w życiu pogubili. Ich nie chodzi o to, żeby teraz nie chcą, to niech sobie idą na potępienie. To nie jest myślenie chrześcijańskie. Właśnie dlatego nasze zadanie polega właśnie na głoszeniu dobrej nowiny o zbawieniu swoim życiem i pokazanie, że można żyć inaczej, że można być szczęśliwym nie dlatego, że coś mam dla siebie, bo to wcale szczęścia nam nie da, ale wtedy właśnie, kiedy żyję dla innych, kiedy słucham Jezusa Chrystusa i Jego nauki, wprowadzam ją w czyn, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę, to staje się świadectwem. I zobaczcie, kochani, że takie jest nasze zadanie. Pan Jezus mówi: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. To jest nasze zadanie. Każdego dnia na nowo mam zaufać Panu Bogu i Jego wybrać. Wtedy to wszystko zacznie nabierać sensu. Można się zapytać w takim razie, no ale przecież, a co ja mogę? Co ja mogę? Przecież nikt mnie nie będzie słuchał. Co ja mogę? To jeszcze może jak ksiądz będzie coś mówił, to jeszcze ludzie posłuchają. Ja cały czas mówię i co, słuchacie? No, kto słucha, ten słucha. Ale właśnie o to chodzi. Zobaczcie, to nie jest kwestia, że kogoś można zmusić. Nikogo się do niczego nie zmusi. Pan Jezus też nigdy nikogo do niczego nie zmuszał. Zawsze mówi: jeżeli chcesz.
Dlatego też nie mówi do proroka Ezechiela, ten duch, który go tam daje mu tą misję, też nie mówi w ten sposób, że musisz pójść, musisz ich nawrócić. Nie. Oni mają wiedzieć, że jest prorok między nimi, wśród nich. I tak samo wśród nas Bóg daje nam Kościół, którym jesteśmy, właśnie po to, by każdy mógł wiedzieć, że może tu przyjść. I dla każdego jest tutaj miejsce. Jeżeli chcemy, żeby coś się w naszym życiu zmieniło, to trzeba pozwolić Panu Jezusowi wejść do serca, bo On nie zrobi niczego w naszym życiu na siłę. Zobaczcie, święty Paweł w drugim liście do Koryntian, dzisiejsze drugie czytanie, on też właśnie o tym mówi. Przecież święty Paweł, człowiek, który zostaje wybrany przez Boga, człowiek, który najpierw ten Kościół prześladuje, potem spotyka Pana Jezusa w drodze do Damaszku, potem zmienia się jego życie. Jak słyszymy, też daje o tym świadectwo, jest zabrany do siódmego nieba, więc doświadcza naprawdę bardzo wielkiej bliskości z Panem Bogiem, relacji z Panem Bogiem. Ale jak dzisiaj sam daje tego świadectwo, żeby w pychę się nie wbijać, został mu dany oścień, który go tu przypomina mu o tym, że on też jest człowiekiem, jest słaby, że jest grzeszny. I mówi nawet, mówi, trzy razy prosiłem Pana, żeby ode mnie odszedł. A Pan mówi, nie, wystarczy Ci mojej łaski. I nas też, kochani, Pan Bóg poszyła do tego, abyśmy robili to, co mamy robić. Nie na końcu świata, ale w domu. To nie jest łatwe. Zobaczcie, dzisiaj widzimy w Ewangelii, Jezus przychodzi do Nazaretu, do swojego miasta, w którym się wychował, gdzie go wszyscy znali. Oni przecież widzieli Jezusa, bo byli też przecież na święcie w Jerozolimie, słyszeli, co mówił, widzieli znaki, jakie czynił. Ale kiedy do nich wraca, pojawia się zazdrość. Skąd on to ma, nie? Czy to nie jest tylko cieśle jakiś tam? Syn Maryi, Józefa i tak jego bracia, czyli cała rodzina jego tutaj żyje. Tu nie chodzi przecież o rodzeństwo Jezusa, taki sensu stricte, tylko o krewnych, bo to są właśnie tak nazywani w języku semickim. My też do siebie mówimy bracie, siostro na tej właśnie zasadzie. I teraz zobaczcie, że pojawia się zazdrość i Jezus nie może nic zdziałać. Ale jest. I dlatego tam właśnie też poszedł. I nasze zadanie też na tym polega, byśmy sami, wychodząc w relacje z Panem Bogiem, byli dla naszych najbliższych takim właśnie znakiem, byśmy byli tą solą dla ziemi, światłem dla świata. By coś się zaczęło zmieniać od naszych relacji w domu. Bo one czasami są najtrudniejsze. I tak naprawdę one rzutują na to, jak wygląda nasze życie, jak wyglądają nasze decyzje, jak wygląda nasze społeczeństwo. Dlaczego diabeł niszczy rodzinę? Właśnie dlatego. Bo jeżeli rodzina jest silna, a kiedy rodzina jest silna? Jest silna wtedy, kiedy jest Bogiem silna, bo Bóg jest miłością. Kiedy rodzinie jest miłość, to więzi są bardzo silne. I są pewne wartości, które określają, można przekazać te wartości potem kolejnym pokoleniom. I ciężko jest zmanipulować kogoś, kto ma pewne wartości, kto się nimi kieruje w życiu. Dlatego diabeł niszczy rodzinę, niszczy kościół, niszczy kapłaństwo, pokazuje różne historie, jakby tylko wszystko, co najgorsze, to było wszystko w kościele. A są tacy, którym to pasuje, nie? No bo co? No jak się ksiądz mnie się czepia, to ja się będę mogę pokazać teraz, o, a lepszy nie jesteś. Ale ja nie mówię, że jestem lepszy. Bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Ja też się spowiadam, ja też kiedyś będę musiał stanąć przed Trybunałem Pana Boga i będę musiał rozliczyć się ze swojego życia. Każdy to będzie musiał uczynić. Ale będziemy się rozliczać z tego, do czego nas Pan Bóg powoła. Pan Bóg powołując nas do czegokolwiek, to uzdalnia nas do tego, abyśmy podołali temu. Moc w słabości się doskonali, mówi święty Paweł dzisiaj, przypominając nam, ilekroć nie domagam, tylekroć będę mocny. Bo kiedy widzę, że mi nie wychodzi, że jestem słaby, że ciągle chcę, a nie wychodzi, to jeszcze głośniej wołam, Panie Jezu, ratuj, pomóż. I jeszcze bardziej to moje serce się otwiera. Jeszcze bardziej go głębiej tam wpuszczam, żeby on tam zrobił porządek, bo widocznie nie do końca jeszcze to wszystko jest ogarnięte. Jeszcze gdzieś tam jest miejsce, gdzie mnie boli i ten ból z siebie wylewam, i obrywa się najbliższym rykoszetem.
Nie szukajmy splendoru, nie szukajmy wielkich sukcesów, bo gdyby tak było, to byśmy chętnie dużo rzeczy robili. Ale Pan Jezus przecież w swoim nauczaniu mówi jasno i wyraźnie. Jeżeli robicie coś, żeby was ludzie widzieli, no to was zobaczą. A jak was zobaczą, pochwalą, odebraliście swoją nagrodę. Nie tym mamy się kierować. Właśnie tak jak święty Paweł mówi, zrozumiałem to właśnie, że ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny, że ta moc słabości się doskonali. Wtedy więc zaczynam szukać tych właśnie moich upadków, tego cierpienia, tego wszystkiego, co mi przypomina, jak jestem słaby, bo im bardziej ja to w sobie uznam, tym więcej tam Jezusa może wejść. I tym staje się silniejszy. To tak na tym właśnie też polega to zmaganie się. Tak samo sportowcy ćwiczą swoją słabość. Właśnie oni muszą widzieć, coś jest słabe i to cały czas nieustannie powtarzają, ćwiczą i wypracowują, hartują się i stają się właśnie coraz lepsi. To nie jest tak, że wszystko samo będzie przychodziło. My się nieraz nam tak wydaje. Nie? Dlaczego Pan Bóg dopuszcza, tyle zła się dzieje w świecie? Ludzie takie rzeczy sobie robią. Przecież mogłoby być inaczej. No było. Przecież Pan Bóg, jak stworzył człowieka, Adama i Ewę umieścił w raju, umieścił ich w raju. Oni nie musieli o nic się martwić, tam wszystko było. I co? Chwila rozmowy z wężem i się wszystko skończyło. Więc to nie jest rozwiązanie. Ale wolność, którą mamy, musimy właśnie dobrze zrozumieć, czym ona jest i pamiętać, że wolność się wiąże z odpowiedzialnością. I to jest to nasze zadanie. Pan Bóg chce nas mieć w niebie, wszystkich, bez wyjątku. Nikogo nie skreśla, ale daje nam szansę, byśmy i my tego chcieli. I to jest nasze zadanie. Byśmy sami uwierzyli i byli znakiem dla tych, którzy jeszcze są może pogubieni. Byśmy dodali im nadziei wtedy, kiedy oni do nas przyjdą, kiedy w jakiś sposób nas zobaczą, może się zachwycą tym naszym życiem i powiedzą: słuchaj, a skąd ty masz tą siłę? Mam tą siłę, bo Jezus jest moją siłą. I On też chce tobie tą siłę dać. Przyjdź do Niego, a się sam przekonasz. To jest, kochani, zadanie. To jest chrześcijaństwo. Nie to, żebyśmy się czuli lepsi od innych i teraz wszyscy mają się do nas dostosować, bo my jesteśmy ludem wiary. No nie jesteśmy już. Tak jak Izraelici, to czy oni zawsze byli wierni? Też nie. Ale to znaczy, że wszyscy byli źli i gnuśni, albo tak jak to dzisiaj właśnie Ezechiel opisuje, że są ludem opornym i tak dalej, że to są ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Wystarczy włączyć dzisiaj wiadomości i co widzimy? Z jednej, z drugiej strony cały czas takie coś widać. Ale czy to znaczy, że mamy ich potępiać? Nie, my nie jesteśmy od potępiania. Jesteśmy od tego, żeby się modlić za tych, którzy są pogubieni. To nie są obcy, ale to są nasi bracia i nasze siostry. Mamy na nich patrzeć tak, jak Jezus patrzył na tych mieszkańców Nazaretu, a nie tak, jak oni patrzyli na Niego. To my mamy się jakby stać drugim Chrystusem, a nie żeby On się zamieniał w nas. I ważne, by nam się to nigdy nie pomyliło. Dlatego prośmy dobrego Boga, aby dał nam siłę, byśmy wytrwali na posterunku. Byśmy właśnie zaczynając od siebie zbudowali swoją przyjaźń z Jezusem. A wtedy zaczniemy się bardziej do siebie uśmiechać. A kiedy zaczniemy się bardziej do siebie uśmiechać w domu, kiedy zaczniemy więcej ze sobą rozmawiać, serdecznie rozmawiać, kiedy okaże się znowu, że więzi nasze są silne, że możemy zawsze na siebie liczyć nawzajem, kiedy będziemy uśmiechać się na widok swoich najbliższych, to z taką właśnie radością, z tym uśmiechem zaczniemy wychodzić do kolejnych osób. To jest chrześcijaństwo. I to jest misja, którą zostawia nam Jezus. Takiego Jezusa mamy głosić. Takiego dawcę zbawienia, który nie przyszedł po to, żeby nas potępiać, oczerniać, czy w jakiś sposób oceniać, czy nas segregować, ale który wziął wszystko to złe to na siebie, abyśmy my mieli łatwiej, abyśmy my mieli życie. I tak naprawdę wystarczy Mu tylko zaufać i pozwolić się poprowadzić drogą, którą dla nas wybrał. Może to nie będzie łatwa, przyjemna droga, jakaś radosna, ale będzie droga, która będzie dla nam niezbędna. A za tą drogą rozpościera się przed nami perspektywa wspaniałej nagrody, którą jest niebo, które jest dla nas nagrodą i naszym dziedzictwem i czeka, byśmy tam dotarli.
Więc walczmy każdego dnia, zapierając się samego siebie, biorąc swój krzyż i idąc za Jezusem, i by nikogo z nas kiedyś w niebie nie zabrakło. Amen.